Witam serdecznie, moim Państwa gościem jest Kacper Woryna, nowy zawodnik Eltroxu Włókna Częstochowa. Witamy kolejnego rybniczanina w historii żużlowego klubu w Częstochowie. Witam serdecznie, Kacper. Dzień dobry. Przed Tobą taką decyzję, by jeździć w Częstochowie, podjęli m.in. bracia Antoni i Eugeniusz Skupieniowy, był też Rafał Szombierski. Kacper od początku związany z jednym klubem. Nawet kiedy przyszło wybierać po spadku, zostać w pierwszej lidze czy jeździć w Ekstraklasie, przez dwa kolejne sezony wybrał pierwszą ligę, awansował z zespołem w 2020 roku, znaczy w 2020 roku startował z zespołem w PGE Ekstraklasie. Row Rybnik spadł. Ciężka decyzja była przed Tobą wtedy? Na pewno nie należała do najłatwiejszych. Jak Pan powiedział, od początku mojej kariery od mini żużla poprzez duży żużel byłem związany tutaj z Rybnikiem i całym tym środowiskiem, także na pewno była to trudna decyzja, ale po głębszej burzy mózgów wszystko wskazywało na to, że no to jest już odpowiedni czas na zmianę środowiska i jestem bardzo zadowolony z tej decyzji. Twój drugi nowy kolega, który podpisał kontrakt z częstochowskim włókniarzem, Bartek Smektała, powiedział: nie wybrałem tej oferty tylko i wyłącznie ze względu na pieniądze, miałem lepsze oferty. Jak było w Twoim wypadku? Można powiedzieć, że podobnie, natomiast no, to nie była głównie kwestia finansowa, tak w moim przypadku to samo. Czyli odległość, bo do Rybnika bardzo szybko dojeżdża się autostradą A1, czy coś więcej jeszcze? Przede wszystkim myślę, że to odległość to też jest duży plus, ponieważ no, bardzo bliziutko do domu i myślę, jak na pierwszą taką poważną decyzję życiową, to jednak będzie ta gdzieś świadomość, że jestem blisko domu. Natomiast z prezesem Michałem też już się nie znamy od wczoraj, że tak powiem, i gdzieś co roku próbował, czy też składał oferty, jak miałem koniec kontraktu z Rybnikiem, także można powiedzieć, że swoje wydeptał. Swoje wydeptał, bo pamiętał, tak jak wszyscy kibice, twój genialny występ. 17 oczek to dzisiejszego dnia przypomina się w kontekście twojego występu w Częstochowie przeciwko Włókniarzowi. To jest ten tor, który tobie odpowiada? Mam nadzieję, że tak. Tak jak pan mówi, same miłe wspomnienia mamy związane z tym torem, z występami na częstochowskim obiekcie, także jakbym taką średnią wykręcił w przyszłym roku, to niemal graniczy z cudem, podejrzewam, ale tor odpowiada i mam nadzieję, że będzie podobnie przygotowywany. Ten sezon 2020 był nieco szalony w związku z epidemią koronawirusa. No i nie do końca udany dla Ciebie. Znalazłeś, szukałeś tej przyczyny, co nie zagrało, że trochę poniżej oczekiwań na pewno i kibiców, a także i Twoich te występy się układały. Znaczy, wydaje mi się, że teraz już nie ma co na ten temat dyskutować, bo mamy sezon zamknięty, kolejny rozdział przede mną i na pewno swoje wnioski gdzieś tam powyciągałem i powinno być na pewno lepiej. Natomiast główną przyczyną wydaje mi się gdzieś tam brak porozumienia ze sprzętem, może też z torem. Do końca byliśmy dogadani, choćby tutaj w Rybniku i drobne jakieś tam cegiełki, które w końcu się, że tak powiem, zebrały w taką całość, która po prostu ten sezon no, zrobiło się tak, że ten sezon po prostu nie szedł tak, jak powinien i ciężko było się wygrzebać z tego z dnia na dzień też. Brak jazdy, dużo mi się wydaje na tym zaważył. Chociażby za granicą brakowało tej jazdy i no taki szalony sezon był. Przeżyliśmy go, żyjemy, jesteśmy zdrowi, także nie ma co teraz już dyskutować. Właśnie, świeży powiew nowego powietrza częstochowskiego, to myślisz, będzie taki impuls do tego, żeby zapomnieć o tym, co było, a do tego, żeby kolejny sezon był już
taki jak kiedyś, gdzie osiągałeś doskonałe wyniki. Tak jak mówię, byłeś tym liderem zespołu i no, oczywiście życzymy, żebyś w Częstochowie do tych liderów należał. Również bym sobie tego życzył i na pewno dołożę wszelkich starań, żeby tak się stało. Powiedz mi, w Częstochowie dwóch doświadczonych i bardzo utytułowanych zawodników, Leon Madsen, Freddy Lindgren, wszyscy liczą, że to będą takie dwie lokomotywy, a reszta zespołu bardzo młoda. No bo ty, Bartek Smektała, Jonas Jeppesen, Kuba Miśkowy, jak bardzo, bardzo utalentowany i bardzo utytułowany już junior. Ten młody zespół to jest, tak będzie tak waleczny, tak skuteczny, że doczekamy się tego, na co kibice w Częstochowie czekają. Już 17 lat minęło od ostatniego mistrzowskiego tytułu. W tym roku na pewno było smutno w Częstochowie, bo nie udało się nawet do playoffów awansować. No, mam nadzieję, że będzie tak, jak pan mówi, i dołożymy na pewno wszelkich starań, żeby też się tak stało. Natomiast mogę powiedzieć, bardzo, bardzo fajnie, że właśnie mamy dwóch tak bardzo doświadczonych zawodników, jakimi właśnie są Leon Madsen i Fredrik Lindgren. I my jako młodzi będziemy mieli z kogo też czerpać przykład i do kogo dążyć. Także na pewno to jest duży atut tej drużyny. Zmieniasz też trenera i nie tylko chodzi o nazwisko, ale również o wiek, bo Piotr Świderski, który prawdopodobnie ten zespół poprowadzi, to bardzo młody człowiek, który tak naprawdę mógłby spokojnie na żużlu startować, gdyby nie problemy zdrowotne. Znasz Piotrka, lubisz się z Piotrkiem, liczysz na dobrą, owocną współpracę? Wydaje mi się, że patrząc chociażby przez pryzmat jego pierwszych występów jako trener w Częstochowie, to bardzo pozytywnie zaskoczył i działaczy, i na pewno zawodników, także na pewno nie jest to taki klasyczny trener, że tak powiem, i to na pewno będzie też nasz atut. A ja miałem okazję współpracować już z nim jako trenerem, niestety tylko przez jeden miesiąc, także ja na pewno jestem za tym, żeby nas prowadził i żeby to wyglądało jak do tej pory. A patrząc po innych zespołach, po tym jak zmieniają się składy tych zespołów, to myślisz, że po 4 latach, nie wiem komu, może Częstochowie najlepiej by było, uda się zdetronizować Leszczyńską Unię, bo straciła na przykład Bartka Smektała i Dominika Kuberę, bardzo ważnych zawodników, chociaż zyskała Jasona Doyla. Wydaje mi się, że ja szczerze powiem, nie analizuję, jak wyglądają składy innych drużyn. Cieszy mnie jak wygląda właśnie zespół w Częstochowie i na pewno mamy duże aspiracje, jeśli chodzi o przyszły sezon. Indywidualne aspiracje Kacpra Woryny, to jest sek? Na pewno tak. No, też w tym roku, że tak powiem, nie poszło to tak, jak powinno i gdzieś ta kumulacja słabych występów akurat przypadła na ten miesiąc, gdzie było 5 rund tego seka, także no mam nadzieję, że uda się awansować i poprawić wynik zeszłoroczny lub też z 2019 roku. Taki jest cel. Twój młodszy kolega Kuba Miśkowiak mówi, nie odpoczywam, nigdzie się nie wybieram, bo raz, że nie wolno, a dwa, jestem zajęty treningami, a ty podobnie już gdzieś, nie wiem, motocrossowy, gdzieś jakieś ćwiczenia siłowe, już coś się dzieje? Znaczy, aktualnie mam taki okres roztrenowania i wyciszenia organizmu, że tak powiem, przed tymi największymi bodźcami i no, jeżeli dałoby radę na wakacje gdzieś uciec, to ja bym się nawet nie zastanawiał, od razu bym pojechał, natomiast no, jest taka, a nie inna sytuacja i na razie spędzamy wolny czas u siebie w domach. Zawodnicy, to takie jedno z ostatnich pytań. Zawodnicy często po meczu mówią, właśnie nie dogadałem się ze sprzętem, coś mi nie poszło ze sprzętem. Powiedz, ile pracy, wysiłku, a także i kosztów trzeba, żeby się naprawdę przygotować, no bo wszyscy oklaskują Bartka Zmazlika, który drugi raz zdobywa tytuł mistrza świata, ale nie wszyscy widzą tą pracę z tyłu. Jak to jest u ciebie? Ile osób pracuje, żeby ten team Kacpra Woryny mógł funkcjonować, żebyś mógł liczyć na dobre wyniki, ciesząc jazdą kibiców?
mój team się składa głównie z dwóch mechaników, Marcina Furgoła i Konrada Ryszki, którzy są już ze mną kilka dobrych lat, także tutaj się nic nie zmieni, współpraca jest na najwyższym poziomie, sprzęt jest zawsze super przygotowany, no jedynie trzeba się z nim dogadać czasami lepiej niż to w tym roku bywało. Cała rodzina gdzieś tam ma swoją cegiełkę w przygotowaniach czy pomocy, jeśli chodzi o różnorakie kwestie. Także ja mam, tak żebym ja miał właśnie czystą i spokojną głowę, jeśli chodzi o samą jazdę. Mówi się, ile to za podpis, który z zawodników otrzyma, ile otrzyma za punkt. Oczywiście, ile w tym jest prawdy, to jest druga rzecz, bo to kontrakty nie są rzeczą, która jest do oglądania dla wszystkich. A powiedz, jakie wydatki, nie wiem, ile procent na przykład z tego tak zwanego podpisu, z tych punktów idzie na koszty utrzymania i teamu, no i zakupy motocykli, remonty silników, procentowo choćby, ile to jest z tego budżetu? Procentowo, jeśli chodzi o kwotę za przygotowanie, czy? Nie, ile po prostu w sezonie mniej więcej, powiedzmy, że jest to jakaś kwota X, ile z tej kwoty idzie na przygotowanie? 50-60%, 70% pochłania to wszystko, a zysk to jest, nie wiem, te 25-30%, taki faktyczny zysk? Szczerze powiem, że to jest kwota, która idzie w całości na przygotowanie do sezonu i inwestycje, i gdyby nie pomoc też różnych sponsorów, którzy mi pomagają i są chętni, no to nie miałbym takiego poziomu sprzętowego, że tak powiem, i to też trzeba podkreślić, za co jestem im wdzięczny, że mi po prostu pomagają. Wiadomo, im więcej sponsorów, tym więcej można zainwestować, także no to jest... Ja, kiedyś Janusz Kołodzie powiedział w jakimś wywiadzie, że on na sprzęt wydaje 1 000 000 zł i wydaje mi się, że plus minus gdzieś tam te 100 tysięcy każdy zawodnik, dążąc do światowego poziomu, tyle inwestuje w sprzęt rocznie. I również utrzymanie teamu i wszystkich tych innych rzeczy dookoła. Dobrze, Kasper, a ile kosztuje taki motocykl? Bo to możesz powiedzieć, bo to nie jest kontrakt, tylko ile kosztuje kompletny, przygotowany tak motocykl, żebyś ty wiedział, że jak stajesz pod taśmą, to możesz liczyć na 3 punkty, a nie, że dojedziesz na szarym końcu po prostu z założenia. No gdybym wiedział, ile taki motocykl kosztuje, to bym się ani nie wahał i go brał w ciemno. Nie, ale tak poważnie mówiąc, poważnie, Kasper. Niestety to tak wygląda, że obojętnie ile pieniędzy się nie zainwestuje w sprzęt, ile się kupi silników, ram i nadwozi, to nic nie jest gwarantem dobrego wyniku. Także to jest ogrom pracy włożonej poza tym sprzętem, ale też właśnie dopieszczanie, trenowanie, sprawdzanie, szukanie tego złotego środka, który ten wynik pozwoli uzyskać. Ale uciekasz od odpowiedzi, ja wiem, że nie ma idealnych pomysłu na piosenkę, nie ma idealnego motocykla, który wygrywa za zawodnika, to wiem, ale ja pytam, taki sprzęt, który ty dysponujesz, ile kosztuje gotowy motocykl? Wiadomo, że on idzie do tunera, musi być przygotowany, to jest koszt ilu tysięcy złotych, żeby stał motocykl przygotowany do startów odpowiednio? Myślę, że taką, jak już zmieniłem barwę i zostałem lwem, to mogę użyć takiego sformułowania, że lwią częścią tego motocykla jest silnik i on kosztuje w granicach 30 tysięcy złotych, natomiast na podwozie i całe te wszystkie podzespoły, to waha się to mniej więcej gdzieś w granicach 50-45 tysięcy złotych. No to widzimy, skąd te pieniądze w żużlu, tak kończąc. No i na koniec, Kasper, życzę ci tego, co doświadczył inny rybniczanin z urodzenia i inny wychowanek tego zespołu w barwach włókniarza. W przyszłym roku, bo teraz sobie przypomniałem, będzie równo 25 lat od tego momentu, kiedy Eugeniusz Skupień zakładał złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. To tobie życzę, żebyś w tą 25. rocznicę, bo będziesz miał też 25 lat w przyszłym roku, żebyś w swój jubileusz ćwierćwiecza
Zakładał złoty medal. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Również dziękuję.